Sprawdzono już program Hot Jazz Spring tradycyjnie przewidywał piątkową paradę nowoorleańską, która rozpoczynając się na Placu Biegańskiego przeszła do Placu Louisa Armstronga przy Częstochowskiej Filharmonii, w której następnie odbył się koncert. Festiwal tradycyjnie kończył się plenerowym spotkaniem miłośników jazzu. Robiliśmy w piątek, sobotę i dzisiaj to, co nam najbardziej się podoba. Graliśmy i słuchaliśmy jazz tradycyjny, wspaniałą muzykę. Festiwal, no to już przyzwyczaili się wszyscy, że to jest dobry festiwal. To jest bez fałszywej skromności jeden z najlepszych, jeśli nie, prawda, festiwal jazzu tradycyjnego w Polsce. W każdym razie tak ze wszystkich stron słyszymy. Gościliśmy wspaniałych solistów, wspaniałe zespoły. To widać po twarzach, jak ludzie na to reagują. Są szczęśliwi, muzyka ta wszystkich po prostu uszczęśliwia. Jak mówi Tadeusz Orgielewski, dyrektor artystyczny festiwalu, impreza nie udałaby się, gdyby nie sprzyjające warunki atmosferyczne. Mieliśmy paradę nowoorlańską, wspaniała pogoda. Wczoraj lało. Przyszedł piknik, no po prostu mamy dojścia różne tam, no wiadomo, Częstochowa ma swoje możliwości załatwienia pogody. No i tak też się i stało. Piękne słońce świeci. Tradycyjnie piknik w ostatni dzień festiwalu odbył się na wyjątkowej ulicy jazzowej. Jedynej w Polsce i dumni z tego jesteśmy, ja to na każdym koncercie podkreślam, zwłaszcza na wyjazdach, gdzie gramy poza Częstochową. No to opowiadam o pomniku Louisa Armstronga. Jedyny w Europie pomnik Louisa Armstronga stoi w Częstochowie. Ulica Rzezowa, jedyna w Polsce. Kochany, no, gdzie coś takiego jest? Tylko w naszej kochanej Częstochowie. Ponownie w Częstochowie odbędzie się kolejna, czyli 18. edycja Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego Hot Jazz Spring, która została już zaplanowana na termin od 2 do 4 czerwca przyszłego roku.